O swoich rosyjskich przygodach Maciej Rybus mógłby napisać książkę, więc posłuchajcie o tym, kto miał w swojej rezydencji prywatne zoo, z jakiej okazji w Rosji rozdaje się Mercedesy, o czym zawsze mówił Stanisław Czerczesow i co robić, kiedy do miasta wjeżdżają terroryści. Pamiętajcie też o zostawieniu subskrypcji. Piętnastego grudnia przedłużyłeś kontrakt z Lokomotywem, po raz kolejny zresztą. Biorąc pod uwagę, że masz 31 lata, w sierpniu będziesz miał 32 lata, to bierzesz pod uwagę, że Lokomotyw w ogóle może być twoim ostatnim klubem? Nie, no jak najbardziej. Jeżeli tylko klub wystąpi z taką inicjatywą, że chce dalej ze mną współpracować, żebym był ich zawodnikiem, to jak najbardziej na pewno to będę rozpatrywał i nie ukrywam, że czuję się wyśmienicie w Moskwie i jeżeli taką propozycję bym dostał, to na pewno bym był skłonny przedłużyć kontrakt. A myślałeś o tym, żeby jednak wrócić do Polski i tutaj zakończyć karierę? Szczerze mówiąc, to nie myślałem. No, mam rodzinę w Moskwie, żonę, dwóch synów, także czuję, ja się tam dobrze, rodzina moja się czuje dobrze, także w klubie też jest super, także no, jeżeli jest fajnie, to nie widzę sensu, żeby na siłę zmieniać. Muszę ci pogratulować, po raz drugi zostałeś ojcem, drugi syn. To myślę, że nie jeden ojciec ci może skuteczności pozazdrościć, niby obrońca jaki skuteczny. Dziękuję za gratulacje. No niesamowite uczucie po raz drugi zostać ojcem. Fajnie się złożyło, bo akurat byłem przy tym, bo termin Lana miała na początek lutego. Adrianek się trochę wcześniej urodził i pewnie dlatego, że chciał, żeby te kilka dni tata też były z nim. Bo teraz wyleciałem na miesiąc na obóz, tak żeby mnie nie było przy narodzinach i widocznie Bóg tak chciał, żeby tak się stało, żebym ja był przy narodzinach. Słuchaj, musimy od razu to ustalić, w której reprezentacji twoi synowie zagrają? Nie wiadomo, czy będą grać w piłkę. W ogóle to jest, chociaż Roberta już chce gdzieś zapisać, tak żeby się pobawił w piłkę, żeby miał kontakt z innymi dziećmi. Paszport polski za miesiąc dostanie, bo w okresie pandemii było ciężko o to, ale w grudniu udało się w końcu złożyć wniosek, wszystkie dokumenty powypełniać i ten paszport Robert dostanie. Będzie miał podwójne obywatelstwo. Z Adrianem będzie tak samo i najważniejsze dla mnie, żeby umiał rozmawiać po polsku, bo teraz bardziej rozmawia po rosyjsku, po polsku oczywiście rozumie i myślę, że to jest kwestia czasu, a będzie posługiwał się polskim językiem dużo lepiej. Rosja to jest twój drugi dom, możesz tak powiedzieć? 8 lat już ponad tam jesteś, licząc ten czas spędzony w Groznym i w Moskwie. Sporo czasu i myślę, że mogę nazwać Rosję moim drugim miejscem na ziemi. A wyobrażasz sobie, żeby zamieszkać tam na stałe? Nie planujemy na razie nic, bo wiadomo, jak się szybko to może zmienić. No, też będziemy na pewno kursować między Rosją a Polską. No, nie jest w sumie daleko, są 4 połączenia albo 5 dziennie, 2 godziny lotu, no ale zobaczymy. No, jest taka opcja, też nie wykluczam, że mogę zostać w Moskwie. A teraz jak mieszkasz w Moskwie, no jednak jednym z największych, najpiękniejszych europejskich miast, to zastanawiasz się, jak ty sobie dałeś radę właśnie w Kisłowodzku, w Groznym, czyli takiej krainie pisanej kałasznikowami, wojną. Też miałem łatwiej, no bo byłem z Marcinem, z Piotrkiem, z Maćkiem, w czwórkę byliśmy. Przez rok chyba byliśmy w czwórkę, z Marcinem to byłem przez chyba cały okres grania. Byliśmy razem, no także na pewno miałem łatwiej. Moim celem było, żeby odejść do silniejszego zespołu wcześniej, ale
trochę tam miałem problemy. Tam ciężko jest negocjować, bo jak oni coś powiedzą, to proponują ci, to nie lubią usłyszeć słowa nie. Хороший вид на стволы. Pamiętam, że prezes przychodził akurat z ofertą kontraktu, kiedy my mieliśmy trening już. Trening trwał, nie wiem, z 20 minut, pół godziny. A on mnie wołał za linię boczną boiska na ławeczkę i rozmawialiśmy 10 minut o ewentualnym moim podpisaniu kontraktu. No. A trener musiał patrzeć i cicho siedzieć. Trener co? No trener nic nie mógł tak powiedzieć. Słuchaj, ja takie twoje najbardziej hardkorowe wspomnienie z Rosji. Lwy u Kadyrowa to akurat nie widziałem, bo ja akurat w tym momencie, jak tam chłopaki byli u niego w pałacu, w rezydencji, w tym prywatnym jego zoo, to ja byłem w Niemczech na rehabilitacji. Była taka jedna sytuacja, to było wieczorem, siedzieliśmy z Marcinem w pokoju, jeszcze był taki nasz kolega Czeczen, ale nie piłkarz, Adam, taki dziennikarz. Coś słyszeliśmy, jakieś coś podobnego do strzałów. I nagle mama do niego dzwoni i się pyta, gdzie jesteś, bo tutaj w mieście coś tam się dzieje, żebyś nie wychodził nigdzie i spał u nas w pokoju. Na to się okazało, że tam terroryści, dwa samochody wjechały do miasta. A tam na każdym przy wjeździe w Rosji, szczególnie na Kaukazie, do miasta, to masz kontrolę. Policja normalnie stoi, wiesz, z kałachami, a oni się uprowadzili dwie taksówki, tam ich chyba, nie wiem, było z 8 i pojechali, wiesz, do miasta, chyba do jakiegoś domu mediów, coś takiego, tak się nazywało. Tam wzięli zakładników, później też na drugi dzień rano do szkoły. Też na śniadanie schodziliśmy, mieliśmy na trening wyjeżdżać, ale ten trening był odwołany, bo jeszcze sytuacja była nieopanowana i dopiero jakoś po południu sytuacja już była pod kontrolą. No na pewno taka pozytywne wspomnienie to ten prezent po meczu z Dynamo w moje urodziny, kiedy dwie bramki strzeliłem i Kadyrow zadzwonił wtedy na głośnomówiący do trenera Czerczesowa. Przekazał mi życzenia urodzinowe i powiedział, że ma dla mnie prezent. Jak wrócę tam do Groznego, to mi ten prezent wręcz i to był ten samochód. A zgadzasz się z takim stwierdzeniem, że Rosja to stan umysłu? Czasem się tak mówi. Pytam nawet, bo kiedyś czy z Arielem Borysiukiem, czy z Maćkiem Wiluszem, który grał w Rostowie, rozmawiałem i oni na przykład opowiadali o tej odnowie biologicznej, czyli sauna, wódeczka, sauna. W Loko też to się zdarza? Nie, saunę mamy. Saunę tutaj w Rosji lubią i po każdym treningu praktycznie wszyscy chłopaki z drużyny idą do sauny, ale to jest w pośrodku treningowym, bo tam nie ma mowy o żadnych trunkach takich mocniejszych. Ja to myślę, że to jest właśnie taki stereotyp, że to we wcześniejszych latach było, że to w latach, nie wiem, 90. coś takiego. Wtedy, jak grał akurat tutaj asystent trenera Dima Loskow, jest teraz w sztabie, to on nam nieraz opowiada takie historie, jak grał w Lokomotywie, to jest legenda Lokomotywu. To takie historie się zdarza usłyszeć, ale teraz nie ma tak. Z Loko zwolniono Jurija Siomina, trenera, któremu bardzo dużo zawdzięczasz, legendę Lokomotywu. Jest trochę tak, że ta stara rosyjska szkoła odchodzi do lamusa, bo zastąpił go młody trener Marko Nikolić. Patrząc na trenerów z ligi rosyjskiej, to za dużo obcokrajowców chyba nie ma, bo jest u nas Marko, a tak Zenit ma Simaka, młodego trenera, CSKA Gonczarenko, Spartak ma Tedesco.
nie wiem, może dwóch, trzech może jest. Teraz trzy dni temu, kiedy zaczęliśmy obóz, to tutaj trener nam powiedział, że biegania nie będzie takiego bez piłki. Wszystko będziemy robić z piłką. Zadania taktyczne, nie wiem, jakieś gierki na utrzymanie i wszystko na razie te trzy dni, które trenujemy, to wszystko mamy z piłką. Jeszcze ani razu nie było takiego biegania, na przykład jak kiedyś miałem w treku za trenera Czerczesowa albo Rahimowa, że goniliśmy naprawdę i to dużo. U mnie się zapierdala, jak kto u mnie nie zapierdala, to nie gra. Czerczesow to był najostrzejszy trener, z jakim pracowałeś? Chyba tak. No, nawet bym nie pomyślał, jeżeli bym go nie znał, że on może być z Rosji. On bardziej właśnie na Niemca taki pachorzy, podobny. Twarda ręka, taki charyzmatyczny. Można się bać jako trenera, tak? Bo taki był naprawdę, miał swoje metody. Lubił tam dużo o sobie mówić. O przebiegu swojej kariery zawsze było, bo jak ja grałem w Niemczech, jak ja grałem tam w Austrii, to tak, było to tak. Jak ja grałem w Lidze Mistrzów, to było tak. Jak był jakiś dialog, to zawsze mówił o sobie, tak, że... Ale pozytywna postać i dobry trener, no, to najważniejsze. Te doświadczenia po transferze do Lyonu wpłynęły też na to, że kilka miesięcy temu nie zmieniłeś kraju i nie wyjechałeś do Turcji? To znaczy, nie to, że odrzuciłem, tylko czekałem do samego końca, aż Lokomotiv przedstawi mi ofertę nowego kontraktu. I długo to trwało i kiedy już oni dowiedzieli się, że ja rozmawiam z Basza Krzechirem i dostałem ofertę, to wtedy szybko to się potoczyło i szybko się dogadaliśmy. No, ja na siłę tak nie chciałem zmieniać, bo wiedziałem, że ta oferta od Lokomotivu będzie. Im dłużej czekałem, to trochę się tak denerwowałem, bo też tam w Turcji też mogli się wycofać i wtedy bym został na lodzie, ale na szczęście tak nie było. A ta turecka oferta to była jedyna, czy też miałeś jakieś tam inne ciekawe sygnały? Taka poważna to była... był jeszcze Olympiakos, Pireus, zainteresowanie, ale konkretnej oferty nie było. Ofertę kontraktową wysłał tylko Basak Krzechir. Kto jest twoim zdaniem dzisiaj najlepszym polskim piłkarzem w Rosji? No, Krycha chyba, nie? Karo! Ej, to Karoś, najszy nada, nie w sierpniu! Od razu było widać, że dobrze wszedł do drużyny. No, grał w wielkich klubach, no także jak przychodzisz do słabszej ligi, no to musisz się wyróżniać i musisz ciągnąć swój zespół tak do przodu i tak to miało miejsce z Grzegorzem i w tym pierwszym sezonie wykręcał świetne liczby, wiesz, i teraz trochę gorszy okres, tak jak cała drużyna zresztą, ale to jest kwestia czasu i wrócimy na odpowiednie tory, no ale naprawdę Grzesiek to jest jeden z najlepszych pomocników w lidze. Sprowokuję cię na koniec trochę i zapytam, bo tak rozmawiamy sobie fajnie, wspominamy różne rzeczy związane z tą Rosją, a nie czujesz czasami, że się tam zasiedziałeś? Nie, ale czemu jest powiedziane, że trzeba iść do Europy Zachodniej? Zobacz, no też w Rosji trzy drużyny w Lidze Mistrzów, wiadomo, no teraz żadna nie wyszła z grupy Krasnodar, tylko awansował do Ligi Europy, ale no w Rosji też się gra w piłkę na wysokim poziomie i też zawodnicy z Europy Zachodniej też przychodzą do Ligi Rosyjskiej, także Liga Rosyjska w przyszłości będzie na pewno rosła w górę, bo jest ma wszystko, no ma pieniądze, ma stadiony po mistrzostwach świata, poziom ligi jest naprawdę dobry,
jeszcze jakby kibice wrócili na stadiony, to zupełnie inaczej tą ligę się ogląda i jest atrakcyjna moim zdaniem.